Tak więc cześć, hejka, witam oficjalnie we vlogu. Nie wiem nigdy, co mówić w tych voiceoverach, a zawsze kończy się tak, że i tak gadam i gadam jak jakaś katarynka i potem muszę skracać wszystko to, co chciałam powiedzieć, żeby się zmieścić na jednym timelapse. Więc dzisiaj chciałam opowiedzieć troszeczkę o moich wrażeniach po pierwszym tygodniu studiów. Tak jak już wspominałam pewnie parę razy, studiuję filologię regionów, specjalizację lingwistyka kulturowa, region azjatycki, dalekowschodni. Już mi się język poplątał przy samym mówieniu tej nazwy, ale ogólnie to mamy indonezyjski, japoński i mają być przedmioty językoznawcze i kulturoznawcze. Póki co jest to tylko wstęp do językoznawstwa. I nasz plan też jest całkiem spoko, bo spodziewałam się, że dni będą załadowane od rana do wieczora, ale nie, jest w porządku, mamy na ludzkie godziny. Mamy też taki przedmiot jak technologie informacyjne, a pod tą nazwą kryje się po prostu informatyka. Ale jest to taka trochę fajniejsza informatyka niż w szkole, moim zdaniem. I myślę, że nie będzie z tym jakichś większych problemów. Mamy tylko do zrobienia pracę grupową na zaliczenie. No zajmie to trochę czasu, ale w porządku. Jak widzicie, tutaj próbuję wbić sobie do głowy słówka z japońskiego, co no łatwe nie jest, niby wiedziałam, na co się pisze, bo już kiedyś próbowałam się uczyć japońskiego i nie szło mi za dobrze, ale myślę, że kwestia paru tygodni, może miesięcy i jakoś to będzie. Ciężko stwierdzić w sumie, który język przychodzi mi łatwiej, czy indonezyjski, czy japoński, bo obydwa są dla mnie trochę trudne. Indonezyjski bardzo się różni od języków, których się uczyłam wcześniej, a japoński trochę mi się to gryzie z koreańskim, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi.
Okay, so I guess I haven't showed you my outfit of the day. So here we have this turtleneck, my favorite cardigan, and this leather jacket, and just simple jeans. But yeah, wait, let me take this off. It's so flapping hot here. Więc ogólnie największa komedia to po prostu jest to, co widzieliście być może trochę na vlogu, to, że idę na przystanek, literalnie kiedy wyszłam, zaczęło lać. A ja bez żadnej kurtki takiej jakiejś z kapturem, więc no po prostu świetnie, na całe szczęście przestało padać, zanim tramwaj dojechał na przystanek, z którego wsiadałam w autobus. Więc chociaż tyle dobrego w tym całym wariatkowie. O, i w ogóle i jeszcze moje kolczyki. Takie trochę k-popowe, mam nadzieję, że widać. No, więc tyle. Iti! Cześć! Więc jako pierwsze zadanie domowe mieliśmy do napisania jakieś chyba 15 znaków z hiragany po 10 razy. Więc to jeszcze mi idzie, bo jako tako hiraganę ogarniam. Schody się zaczną, kiedy zaczniemy się uczyć katakany i kanji. Wtedy będzie problem. Jakby już jest problem, jeśli chodzi o naukę słownictwa. Aczkolwiek jeśli coś sprawia mi problemy, to tym bardziej będę chciała jednak to ogarnąć. To czasami jest dobre, a czasami bardzo problematyczne. I tak jak jeszcze parę dni wcześniej byłam dosłownie na skraju załamania przy nauce indonezyjskiego, bo nic nie byłam w stanie zapamiętać, tak teraz już jakoś to idzie. Jest lepiej. Ale z drugiej strony też czego oczekuję po jakichś 4-5 dniach nauki języka, nie? Bo poniedziałki mamy całkowicie wolne. Więc wtedy sobie pracuję, czy to nad książką, czy to uczę ludzi polskiego na iTalki, albo inne rzeczy. W końcu muszę zarobić na kawę, co nie? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa!